W dzisiejszym odcinku taka propozycja od nas, samochodu do 120 tysięcy w sportowego coupé, który jest i rodzinnym samochodem, i sportową wyścigówką zarazem. Dwulitrowy silnik TSI generujący moc 300 koni z rocznika 2017 na 7-stopniowej skrzyni DSG. A mowa tutaj oczywiście o... W dzisiejszym odcinku pogadamy troszkę o Seacie Leonie Cupra, tutaj już w generacji trzeciej po faceliftingu, które były produkowane od 2017 roku do 2019. Tak jak widzicie, jest to sportowy hatchback z silnikiem dwulitrowego TSI o mocy 300 koni, co robi z niego takie auto hybrydowe, ponieważ możesz wyjechać nim sobie spokojnie na tor i poszaleć dzięki wszystkim systemom skrzyni 7-stopniowej DSG, no i oczywiście tych 300 koniach pod maską. Również sprawdza się ten samochód w takich scenariuszach typowo rodzinnych, jak wyjazd gdzieś na wakacje, czy też zwykłe daily, którym poruszamy się po prostu z punktu A do punktu B. Jeżeli chodzi o naszego pacjenta, to jest on z rocznika 2017 i w tej wersji zakupowany z salonu jako pierwszy właściciel mogliście się spodziewać w wyposażeniu chociażby felgi o rozmiarze 19 cali, czy też tarcze hamulcowe o średnicy 300-400 mm na jednotłoczkowym układzie zacisków hamulcowych. Dalsza część, zobaczymy sobie eksploatację, serwis olejowy, bo tutaj mamy takowy do wykonania, zobaczymy też mniej więcej jak kształtują się ceny, opowiem Wam troszkę o samej jednostce, o silniku, o takich interwałach serwisowych, jakich musicie się spodziewać i jak one wyglądają cenowo. Jeżeli chodzi o interwały olejowe, to tutaj standardowo dla tych silników 10 tysięcy km lub raz na rok. Serwisowo idzie tutaj olej 5W30, o takiej gęstości stosujemy go. Czasami w zamiennikach można dawać też 5W40. Typowe filtry bez żadnych sportowych rozwiązań. Tutaj akurat filtr kabiny, oleju i powietrza, ponieważ paliwowy znajduje się jako ceramiczny w baku i wymieniany jest zazwyczaj serwisowo tylko w przypadku wymiany lub naprawy baku paliwa. Te silniki 2 litry TSI o mocy 300 koni były też spotykane chociażby w Golfach 7 R. No i jak wiadomo, tutaj cały układ rozrządu jest to łańcuch, dlatego interwał wymiany tego łańcucha oscyluje w granicach 200 tysięcy km. Koszty to w zestawie cały zestaw łańcucha rozrządu ze ślizgami, z napinaczem itd. oscyluje z dobrych firm w granicach 1400 do 1800 zł brutto. Dobra, jeszcze na szybko biorąc pod uwagę, jak już jesteśmy przy eksploatacji, to macie tutaj w Leonie zastosowany jednowahaczowy układ zawieszenia koła, praktycznie jak w Skodach, czyli nic drogiego, nic nadzwyczajnego, ale komfort swój daje. Podsumowując, koszty całej eksploatacji takiego Leona z 2017 roku to kolejno cały serwis olejowy ze wszystkimi filtrami olejem bez usługi to okolice 500 zł. Jeżeli chodzi o zestaw tarcz hamulcowych, to w przypadku 340 mm średnicy musimy liczyć około 400 zł brutto z lepszej firmy, chociażby Ferodo 4W na jedną stronę, czyli za tarczę wychodzi Ci łącznie około 800 zł i zestaw klocków hamulcowych też oczywiście z lepszej półki, to koszt w granicach 300 zł. Ale tarcze, jak wiemy, powinniśmy wymieniać średnio co 50-60 tysięcy, ale to wszystko w zależności od Twojego stylu jazdy. Z mojej perspektywy to bardzo fajna opcja, jeżeli szukasz auta troszkę wyścigowego, z takim pazurem, jeśli chodzi o linię nadwozia, ale też auta ekonomicznego, bo nie możemy zapominać, że w jeździe takiej mieszanej spalanie w tym Leonie to okolice 8-9 litrów, chyba że naprawdę masz ciężką nogę, to tutaj praktycznie ogranicznik zamyka się gdzieś w granicach 13-14 litrów na 100 km. Nie mówię tutaj o trybie torowym, ale to też samochód, w którym spokojnie zmieścisz całą czteroosobową rodzinę, bagażnik pojemny pozwoli Ci na spakowanie bagaży i wyjechanie sobie w Bieszczady. No bo gdzie można wyjechać takim Leonem, żeby odpocząć? Seat Leon Cupra FR to bardzo dobry wybór w małym hatchbacku, żeby poszaleć, żeby pojeździć i cieszyć się naprawdę z jazdy. To taki odpowiednik i mały przeciwnik do gabarytów podobnych jak chociażby w tym za mną, czyli
Fordzie Focusie RS MK3 z tego samego rocznika, bo 2017-18, prawie na tym samym silniku, bo 2.3 w EcoBoostie i z prawie tą samą mocą, bo tutaj Ford oczywiście książkowo 340 koni, ale wiemy wszyscy, że te stajnie Forda trzymają od wyjścia z fabryki prawie 320-318. No i też jego drugim przeciwnikiem w tym samym gabarycie, to na załączonym obrazku A43 AMG, jeszcze, że tak powiem, z wcześniejszej generacji niż te ostatnie, które widzimy ostatnio wszędzie na TikToku i na YouTubie, ale też tutaj dwulitrowy o podobnym mocarzu i gabarytach. O tych dwóch, czyli o Fordzie i Mercedesie, dowiemy się troszkę więcej w następnych materiałach z serii TV Autocentrum Poleca. A jeżeli mielibyście do wyboru Seata, Forda albo AMG, Mercedesa, to który z nich i dlaczego właśnie wybrałbyś jako sportowy hatchback? Daj znać w komentarzu, może rozwinie się jakaś fajna dyskusja. A my tymczasem najlepszy test, bo jak można polecać auto, nie przejechać się nim. Dlatego zapraszam Cię do Seata, przejedziemy się i pogadamy troszkę w trasie. Uciekamy! Jak w Tokio Drifcie, powyżej 160 już nas nie goni. No dobra, porównując na razie A-klasę, Forda i Cupra, to gdzie największa zabawa? Jeżeli chodzi o taką zabawę sportową. Chodzi o jazdę, to wydaje mi się, że najbardziej odczuwalne przyspieszenie jest w Cuprze. Natomiast jeżeli chodzi o akustykę, no to chyba... To najpierw... Kurde, porównamy to, ale A-klasa też dobrze strzela. Właśnie, to najważniejsza opcja, bo robimy odcinki z trzech takich sportowych hatchbacków, można powiedzieć, z tej samej klasy mniej więcej, z tego samego rocznika i z tą samą mocą. Z tego samego segmenta. Tak, dokładnie te same segmenty, więc będziecie mogli sobie w następnych odcinkach zobaczyć następne dwa egzemplarze i porównać z tych trzech, który najlepiej działa pod względem akustycznym, przyspieszenia, no i frajdy. Jeżeli chodzi o rynek samochodów używanych i biorąc pod uwagę największe internetowe serwisy z takimi ogłoszeniami, to Leon Cupra z 2017 bądź 2018 roku balansuje w kwotach z przebiegiem od 130-120 tysięcy kilometrów, mniej więcej to kwota 85-95 tysięcy, do przebiegów 60-70 tysięcy najazdu i te samochody zamykają się w kwotach przy 120 tysiącach złotych brutto. Tymczasem dziękuję Ci bardzo, że obejrzałeś ten materiał. Jeżeli przypadł Ci do gustu, to zostaw dzwoneczek i subskrypcję, żeby nie przeminąć następnych samochodów, które możemy Ci polecić. A jeżeli interesujesz się motorsportem, to po tej stronie zapraszam Cię do filmu z ostatniego wyścigu na torze Kielce. Jeżeli jednak kochasz motoryzację i mechanikę, to z tej strony masz filmiki związane z życiem i nietuzinkowymi zleceniami, które miały miejsce tutaj w Kiwi Autocentrum. Tymczasem Wąski odmeldowuje się i widzimy się już w następnym materiale. Do zobaczenia.